Witam wszystkich po tak długiej przerwie od tej serii. Miejmy nadzieję, że odcinek się dobrze przyjmie, bo w dzisiejszym odcinku mamy top 5 modów Katwana, jak już pewnie widzieliście tytuł. No i możecie już teraz zaczynać w komentarzach pisać oczywiście, kogo mody chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku. A mianowicie najbardziej lajkowany komentarz, po prostu tej osoby mody zobaczycie w kolejnym odcinku. Także zaczynajmy. Grubo. Albo grubo, albo wcale. A naszą listę otwiera jego talerzówka, najnowszy chyba mod wydany, a mianowicie talerzówka Metal Fach. O szerokości roboczej 3 metrów, jej cena to od 10 tysięcy do 15 tysięcy, w zależności czy chcemy mod z hydropakiem czy też bez. No i oczywiście może to nam służyć jako agregat uprawowo-siewny, podczepiamy siewnik i naprawdę ta robota w polu idzie szybko. I waga to jedynie 4 mega, także też malutko. No i jak najbardziej do takich większych ciągniczków typu Ursusy, większe. Ten modzik idealnie się będzie sprawował na waszych gospodarstwach, także polecam. A miejsce czwarte to już ciągnik dobrze wam znany, na przykład z serii Gospodarstwo po Dziadku. Dużo go używałem, dlatego na samym wstępie mogę wam powiedzieć, że jest naprawdę zajebiście godny polecenia. Posiada różne animacje, wiele konfiguracji, jego cena to jest zaledwie 25 tysięcy. Można sobie zmieniać kolor, ruchome drzwi, dynamiczne węże, ruchome, no naprawdę ruchome wszystko w kabinie tak naprawdę. No i najfajniejszą opcją w nim chyba jest to, że możemy w sklepie założyć tych wszystkich konfiguracji. A miejsce trzecie to ciągnik, no naprawdę bardzo zbliżony praktycznie na tych samych funkcjach, a mianowicie Zetor Crystal 12045. Posiada on tak samo, no jak zresztą widzicie na filmiku, bardzo dużo konfiguracji, nowe przednie koła, oczywiście animacje, takie jak na przykład drzwi, że są takie bujane, dosyć fajne, jest to ciągnik dosyć większy, dlatego naprawdę myślę, że na waszych gospodarstwach takich troszeczkę większych, ale nie za dużych, idealnie będzie się sprawował. Szczególnie, że takich zetorów na dobrych skryptach nie ma za dużo. Na kolejnym miejscu jest Ursus 1224, sam przegrałem na nim, no już nawet troszeczkę godzin na live'ach i powiem wam, że Ursus no jak najbardziej zajebisty, sporo konfiguracji, sporo kolorów do wyboru, ten cały panel w środku, no i na taką powiedzmy większą lekko gospodarkę, no dzik, po prostu dzik, ale naprawdę też zajebiście wygląda w tych konfiguracjach co ma, jeżeli weźmiecie praktycznie wszystko na maksa, jeszcze bardzo szerokie koła z tymi obciążeniami. No to naprawdę, no kocur, także polecam jak najbardziej. No i miejsce pierwsze, może ciągnik nie najlepszy z tego całego zestawienia, no ale przyznajmy sobie szczerze, najbardziej polski na tych teksturach, także ładnie to wygląda. Zresztą uzyskał cenę 5.0, a mianowicie Ursus C385. No i posiada tak naprawdę wszystko, animacje w środku, jakieś tam konfiguracje lekkie, bo można mieć z przednim napędem albo bez przedniego napędu. No i na taką polską, typową polską wieś, stare teksturki, ten ciągnik po prostu pięknie się wkomponuje w wasze gospodarstwa.